Witajcie, drodzy kochani. Chciałem w dzisiejszym malutkim programie opowiedzieć o negatywnym wpływie narkotyków na aurę. A więc substancje takie jak LSD, marihuana, kokaina czy alkohol mają szkodliwy wpływ na jasne, zdrowe kolory aury i powodują powstanie eterycznego śluzu. Podobnie jak choroba. Pokazuje efekt, jaki wywołano w aurze wciągnięcie porcji kokainy. Za każdym razem, gdy mężczyzna przyjmował kokainę w sobotni wieczór, podczas wtorkowej sesji widać było dużą ilość szarego, kleistego, eterycznego śluzu po prawej stronie jego twarzy i głowy, podczas gdy strona lewa pozostała stosunkowo czysta. Także po prostu, jeżeli dana osoba zażywa kokainę, to powoduje jakby zmiany w aurze, ubytki energetyczne, dziury w aurze i to wówczas wplątują się nam stwory z innych wymiarów i pobierają nam energię i powodują to, że no po prostu się podłączają do nas i mogą być to duchy narkotykowe połączone albo z marihuaną, albo z heroiną, albo z kokainą, to w zależności jakiego narkotyku po prostu używamy. I te duchy niestety będą nam pobierać energię i będziemy się czuli niestety bardzo słabo i z każdą dawką, którą więcej zażywamy i więcej, będziemy mieć tą aurę, naszą jakby otoczkę energetyczną słabszą przy naszym ciele. Także nie dajcie się zwariować przez narkotyki, nie dajcie się zwariować przez marihuanę, ponieważ tak naprawdę tylko i wyłącznie narkotyki osłabiają naszą aurę, powodują to, iż czujemy się z dnia na dzień coraz gorzej. Jesteśmy jakby po zażyciu narkotyku, mamy jakieś stany jakby ekstazy, euforii, ale potem niestety, drodzy kochani, przychodzą momenty w waszym życiu, w których czujecie się słabo, nie macie siły na nic, nie macie chęci w ogóle na nic, także po prostu nie jest to jakaś radość, która idzie z narkotyku, która jest trwała. Trwała radość idzie, jeżeli praktykujemy jogę, realizujemy się duchowo, ta radość się powiększa z dnia na dzień i jest, po prostu czujemy, że awansujemy w życiu duchowym. Jeżeli wchodzimy w narkotyki, no to, drodzy kochani, no to powoli jakby takie schody, które idą w dół, po prostu schodzimy coraz bardziej na dół i coraz bardziej się degradujemy. Degraduje się ciało, degradują się ciała astralne, ciała subtelne, degraduje się nasza aura i wówczas, jeżeli jesteśmy pod wpływem narkotyków, no niestety ta świadomość też nie jest w najlepszym stanie. Także ja bym polecał wam zająć się na poważnie jogą, bhakti jogą, studiowaniem Ved, studiowaniem Bhagavad Gity, studiowaniem książek Śrimad Bhagavatam, które można nabyć w Polsce. No i dzięki po prostu wiedzy starożytnej, dzięki wiedzy z Ved możecie po prostu awansować duchowo. Nie dajcie się zwariować przez tą cywilizację, która i tak już jest zwariowana i po prostu proponuje, żebyście się zajęli jogą i studiowaniem wiedzy. Także pod linkiem, no, pod naszym YouTube można będzie zakupić odpromienniki mineralne naszej firmy Energy Aaron, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.